Witam Państwa, niedziela rano po locie głównym. Widzimy na daszku. Siedzą sobie dwa murzynki z wczorajszego lotu. I tu jeszcze jeden. I tu jeszcze jeden na dole sobie siedzi. Także trzy mamy więcej. Brakowało nam 16, teraz 3, to będzie 13 sztuk. 7 murzynów jeszcze, 6 Budapesztów. Ale to jeszcze się nieraz schodzą. Andrzej jest w Sulejówku, wiedzie dla Janka lot. Nie wiem, czy tam miał kupić 100 Jankowi jasnych. I 20 tam jeszcze od kolegi wziąć. Będzie wesoło, będzie zapuszczać. Nowa siła. A po wczorajszym locie gołąbki siedzą. Odpoczywają. Teraz trochę pokarmimy, bo jesteśmy po rynku. Damy jeść, pić, no i do góry. Panowie, tutaj też właśnie im nasypałem, zaczynają sobie jeść. No i zaraz będziemy gonić gołąbki do góry. Gołąbki są w górze. Jeden ciemny, przed, proszę Państwa, murzyn wyrwany na całe jedno skrzydło niestety. Wyrywają gołębie. Ktoś robi bardzo nieładnie. Gołębie powyrywali. Później Państwu go pokażę, jak siądzie, że gołąbek jest bez piórek. Tak się nie robi, ale niestety. Murzynka wyrwali, no i po wczorajszym locie gołąbki już u siebie, w tygodniu też przepuszczamy oczywiście. Teraz jeszcze będzie Darek puszczał i ten o tu jest, proszę Państwa, widać ten gołąbek wyrwany. Wyrwany gołąbek, całe skrzydło murzynek. O, tutaj leci. Tutaj, o proszę, proszę bardzo. Wyrwali mu, ktoś wyrwał mu całe skrzydło, siada tam na sklep. O. Ktoś wyrwał mu całe skrzydło. No tak to jest właśnie. Ulocik dołem mały, resztę w góry tam zabijają.
Także pozdrawiamy po wczorajszym locie. Nie jest źle. Brakuje 14 gołąbków. Może coś się zejdzie. Dziękujemy Państwu za oglądanie. Do usłyszenia.